Nazywam się Alan Finger. Od 38 lat jestem instruktorem jogi i założycielem szkoły jogi. Moi najlepsi instruktorzy pokażą ćwiczenia, które może wykonywać każdy. W dzisiejszym programie starszy instruktor Gene Kerner zademonstruje kilka pozycji stojących, dzięki którym będziecie silniejsi, bardziej elastyczni i zrównoważeni. Zaczynamy. Zróbcie sobie trochę miejsca i przygotujcie się na ćwiczenia, które odmienią wasze życie. Nazywam się Gene Kerner. Ze mną jest starszy instruktor Jennifer Moniz. Znajdujemy się na pięknej Jamajce w Grand Lido de Sanssouci. Dzisiaj poćwiczymy pozycje stojące. To pozycje ważne szczególnie dla początkujących, gdyż uczą podstawowych zasad chodzenia, siedzenia i stania prosto. Tworzą mocne podstawy do ćwiczenia innych pozycji. Orzeźwiają umysł i ciało, wzmacniają i podnoszą wytrzymałość. Zaczynamy od prawidłowej postawy. Stopy razem, palce szeroko rozstawione. Jeśli kształt waszych nóg wymaga lekkiego rozsunięcia, zróbcie to. Mięśnie brzucha wciągnięte i podciągnięte, kość ogonową ciągniemy lekko do dołu, klatka piersiowa wypięta, obojczyk naciągnięty, szyja wyciągnięta. To pozycja sama w sobie. Możecie do niej powracać w ciągu dnia i podczas ćwiczeń. Wdech. Uginamy kolana, ręce w górę, przechodzimy do pozycji krzesełka. Ramiona ściągamy w dół. Jeśli potraficie to zrobić, złóżcie dłonie. Brzuch wciągnięty. Obowiązują tu podobne zasady jak w poprzedniej pozycji. Uda pracują. Ta pozycja wzmacnia mięśnie nóg i pleców. Wdech, wydech. Prostujemy nogi, opuszczamy ręce. Kolejny element. Wdech, uginamy kolana, przechodzimy do pozycji krzesełka. Mięśnie brzucha wciągnięte i wydech. Wdech, strumień powietrza przechodzi do górnej części tułowia. Wydech. Wdech, wydech. Prostujemy nogi, opuszczamy ręce. Poćwiczmy to jeszcze raz. Wdech, uginamy kolana. Łukiem podnosimy ręce, przechodzimy do pozycji krzesełka. Klatka piersiowa uniesiona, ramiona luźne. Wyciągamy szyję, patrzymy na kciuki. Ta pozycja wzmacnia mięśnie nóg i pleców. Wdech, prostujemy nogi, wydech, opuszczamy ręce. I jeszcze raz to samo. Uginamy kolana, wdech, ręce podnosimy łukiem do góry. Przechodzimy do pozycji krzesełka, pogłębiamy siad. Oddychamy równomiernie. Bez względu na to, czy pogłębiacie siad, wzmacniacie mięśnie nóg. Spróbujcie jeszcze bardziej obniżyć pośladki i unieść klatkę piersiową. Wdech, wydech. Opuszczamy ręce wzdłuż ciała. Zrobimy to jeszcze raz, ale trochę zmienimy pozycję. Uginamy kolana, wdech, ręce nad głową, dłonie razem i przechodzimy do skrętu. Na wdechu skręcamy w prawo, przenosimy lewe ramię za udo. Możecie również przenieść łokieć lub górną część ramienia. Dłonie razem. Klatkę piersiową staramy się utrzymać na jednej linii z dłoni. Kolana muszą być równe, bo wtedy biodra również będą równe.
Mięśnie brzucha wciągnięte. Strumień powietrza przechodzi do klatki piersiowej. Wdech. Przechodzimy do pozycji krzesełka. Wydech. Robimy skręt w drugą stronę. Głowa porusza się płynnie. Biodra muszą być w tej samej linii. Ta pozycja wzmacnia mięśnie nóg, rozciąga plecy. Wdech, przechodzimy do pozycji krzesełka. Wydech, prostujemy nogi. Ręce opuszczamy wzdłuż ciała. Przechodząc do pozycji wejściowej, wczujcie się w postawę. Teraz przejdziemy do pozycji drzewa. Wdech, podnosimy lewą nogę i stopę umieszczamy na wewnętrznej stronie prawego uda. W razie potrzeby możecie oprzeć się o ścianę. Kiedy złapiecie równowagę, złóżcie dłonie. Jeśli nie potraficie złapać równowagi, możecie oprzeć palce o podłoże. Wpatrujemy się w jeden punkt, to pomoże nam odzyskać równowagę. Mięśnie brzucha wciągnięte. Wzmacniamy mięśnie nogi, na której stoimy, rozciągamy biodra i miednicę. Wdech i wydech. Podnosimy ręce do góry. Jeśli stracicie równowagę, nie popadajcie we frustrację. Zacznijcie od początku. Wdech i wydech. Opuszczamy ręce, dłonie na zewnątrz, do wewnątrz, ręce wzdłuż tułowia. Opuszczamy nogę. Teraz druga strona. Podnosimy prawą nogę w taki sam sposób, w jaki podnieśliśmy lewą. Kiedy złapiemy równowagę, składamy dłonie. Wpatrujemy się w jeden punkt. Staramy się nie łapać palcami podłoża, tylko mocniej dociskać stopę i piętę. Kiedy już stoimy wygodnie, podnosimy złożone ręce do góry. Podobnie jak drzewo, znajdźmy oparcie na dole, wyciągając się w górę. Rozsuwamy ręce. Wdech i wydech. Oddech powinien być miarowy. To pomaga skoncentrować się na utrzymaniu równowagi. Powoli opuszczamy ręce, dłonie na zewnątrz, do wewnątrz. Ręce wzdłuż tułowia. Dostawiamy drugą nogę. Teraz przejdziemy do kolejnej pozycji. Wdech, ręce na biodrach, wydech. Prawą stopę wysuwamy do przodu i ciągniemy się od stopy do czubka głowy. Kiedy już złapiemy równowagę, powoli podnosimy nogę w tył, przechodząc do pozycji wojownik numer 3, inaczej zwanej literą T. Wzmacniamy nogę, na której stoimy, oddychamy równomiernie. Powoli wracamy do poprzedniej pozycji. Teraz druga noga. Wdech, wydech. Lewa noga do przodu, łapiemy równowagę. Oddech powinien być miarowy. Wpatrujemy się w jeden punkt. Jeszcze dwa oddechy i przechodzimy do pozycji wyjściowej. Im więcej czasu poświęcamy na ćwiczenia, tym lepsze będą wyniki. Codzienne ćwiczenie to codzienne zwycięstwa. Dzisiaj ćwiczymy pozycje stojące, które wzmacniają i zwiększają wytrzymałość. Zacznijmy od pozycji wyjściowej. Lewą stopę przenosimy do tyłu.
Biodra ustawiamy równolegle do brzegu maty. Wdech. Ręce unosimy na wysokość ramion. Przechodzimy do pozycji trójkąta. Wydech. Ciągniemy się za ręką wzdłuż linii horyzontu. Prawą rękę kładziemy na łydce. Lewą unosimy nad głową i kierujemy za nią nasz wzrok. Stopy mocno opierają się o podłoże. Musicie poczuć, jaka siła wypływa z nóg. Wyciągamy kręgosłup, rozciągamy biodra. Oddech jest równy i spokojny. Wdech, powracamy do pionu, ręce nadal rozstawione na boki, przesuwamy stopę jeszcze bardziej. Przechodzimy do pozycji wojownik numer 2. Wdech, wydech, uginamy przednie kolano. Musimy poczuć pracę przedniej części uda. Jeśli lubicie wyzwania, przesuńcie stopę jeszcze bardziej do tyłu. Dzięki temu nie tylko wzmacniacie udo, ale również rozciągacie biodra i miednicę. Oddychamy równomiernie. Rozciągamy wewnętrzne mięśnie uda. Jeden punkt oparcia jest w przedniej stopie, drugi w małym palcu tylnej stopy. Wdech. Na wydechu lewą rękę kładziemy na tylnej nodze. Drugą podnosimy nad głową. Możecie lekko podnieść lewą rękę. Dzięki temu jedynie siła mięśni nóg utrzymuje nas w tej pozycji. Oddychamy równomiernie, rozciągamy się. Wdech, powracamy do pozycji wojownika. Przednie kolano nadal ugięte. Wiem, że to trudne. W razie potrzeby rozprostujcie kolano na chwilę, ale potem powróćcie do pozycji wojownika. Wdech, wydech. Uginamy przedni łokieć, rękę opieramy na udzie, drugą rękę unosimy nad głową. Nie przenosimy całego ciężaru na przednią rękę. Staramy się, aby to nogi trzymały nas w tej pozycji. Obracamy dłoń do przodu i pogłębiamy skłon. Czujemy rozciągany bok od bioder do koniuszków palców. W tej pozycji nie tylko wzmacniamy mięśnie nóg, ale również rozciągamy miednicę, wewnętrzną stronę ud i pachwinę. Wdech, wracamy do pionu, prostujemy nogę, wydech, opuszczamy ręce. Obracamy się przodem, nogi nadal rozstawione. Tylną stopę przesuwamy bliżej przodu, pięty w jednej linii. Biodra ustawiamy przodem. Wdech, wydech. Ręce trzymamy na biodrach i pochylamy się do przodu, przyciskając mały palec tylnej stopy mocno do podłoża. Plecy płaskie. Wdech. Bardziej rozciągnięci mogą oprzeć się rękami o podłoże i dociągać czoło do łydki. Mniej rozciągnięci mogą zacząć od ugięcia przedniego kolana, prostując je z każdym wydechem. Oddychamy równolegle, rozciągając tylny mięsień uda. Wdech, podnosimy tułów. Wydech, dostawiamy tylną nogę do przedniej i stajemy w pozycji wyjściowej. Teraz zrobimy to samo na drugą nogę. Prawą stopę przenosimy do tyłu, biodra ustawiamy równolegle do brzegu maty. Wdech, ręce unosimy na wysokość ramion.
Wydech. Ciągniemy się za ręką wzdłuż linii horyzontu. Lewą rękę kładziemy na łydce, prawą unosimy nad głową i kierujemy za nią nasz wzrok. Stopy mocno opierają się o podłoże. Musicie poczuć, jak uda utrzymują Was w takiej pozycji. Rozciągamy miednicę i kręgosłup. Wdech, powracamy do pionu. Wydech, przesuwamy stopę jeszcze trochę do tyłu. Wdech i wydech. Uginamy przednie kolano. Przechodzimy do pozycji wojownik numer 2. Spróbujcie zrobić to tak, jak przy poprzedniej nodze. Wdech, na wydechu prawą rękę kładziemy na tylnej nodze, drugą podnosimy nad głową. Możecie lekko unieść prawą rękę. Oddychamy. Przednie kolano nadal ugięte. Wdech i powracamy do pozycji wojownika. W razie potrzeby rozprostujcie kolano na chwilę. Uginamy przedni łokieć, rękę opieramy na udzie, drugą rękę unosimy nad głową. Obracamy dłoń do przodu i pogłębiamy skłon. Czujemy, jak rozciąga się nasz bok. Oddychamy równomiernie. To świetne ćwiczenie na uda. Wdech, wracamy do pionu, prostujemy nogę i wydech, obracamy się przodem. Wdech, klatka piersiowa wypięta, wydech, pochylamy się do przodu. Plecy płaskie lub powtórzcie sekwencję z poprzedniej nogi. Oddychamy równo i gładko. Wdech, podnosimy tułów, wydech, dostawiamy tylną nogę do przedniej i stajemy w pozycji wyjściowej. Yoga to doświadczenie wewnętrzne, które się uzewnętrznia. To, jak widzimy świat, innych i nas samych. Wdech, podnosimy prawą rękę, lewa wzdłuż tułowia. Wydech, przechylamy się w bok, przesuwając lewą rękę wzdłuż uda. Siła nóg utrzymuje nas w tej pozycji i rozkłada się równomiernie na obie stopy. Wdech, powracamy do pionu, wydech, opuszczamy prawą rękę, teraz druga strona. Wdech, lewa ręka do góry, wydech, przechylamy się na bok. Wzmacniamy mięśnie, ale jednocześnie rozciągamy kręgosłup. Wdech, wracamy do pionu, opuszczamy rękę. Wdech, ręce na biodrach, wydech, skłon do przodu. Zaczynamy od ugiętych kolan. Układamy ręce na podłodze i dociągamy czoło do łydek. Jeśli musicie uginać kolana, starajcie się je prostować z każdym wydechem. Kiedy wyprostujecie je całkowicie, przyciśnijcie dłonie do maty i dociągnijcie czoło do łydek, rozluźniając kręgosłup i nogi po ciężkiej pracy. Uginamy kolana i mocno przyciskamy stopy do podłogi. Podnosimy tułów. Mięśnie brzucha wciągnięte, układamy kręgosłup we właściwej pozycji. Kręg po kręgu. Niech siła, którą zdobyliście na tej macie, odbija się we wszystkim, co robicie. Dziękuję za udział w naszym programie. Nazywam się Jean. Do zobaczenia. Opracowanie wersji polskiej Synthesis Media. Tekst Irena Bielicka, czytała Jolanta Niewiadomska.